Polish Jazz Musicians spotyka Milesa. Słuchajcie, to było tak. Mając 15 lat w szkole, byłem pierwszym uczniem, który miał płytę Louisa Armstronga. Płyta wtedy kosztowała 4,5 tysiąca złotych, a miesięczne zarobki były 1,5 tysiąca przeciętne w Polsce. Także to była pewna suma. Któregoś dnia kolega z klasy mówi: słuchaj, brat z Anglii przysłał mi jakąś płytę. Zobacz to, bo mi się to nie podoba. Patrzę, Miles Davis. Nie wiedziałem też, co to jest. Już trochę słyszałem z Głosu Ameryki, ale tak nie wiedziałem. I ja mówię: co chcesz, i co za to? Ja chcę twojego Armstronga. Wszyscy chcieli Armstronga. Ja mówię: masz. Oddałem Armstronga za Milesa. To było moje pierwsze spotkanie z Miles Davisem. Płytę znam na pamięć do dzisiaj i grałem ją na saksofonie. Zdarłem tą płytę do dna, grając wszystkie solówki wszystkich na saksofonie. Już wtedy zacząłem grać na saksofonie. Następne spotkanie z Milesem zdarzyło się w nieoczekiwanych okolicznościach. Gramy sobie z Jazz Rockers w Hybrydach. Codziennie graliśmy, rano próby, wieczorem granie. Rok 62. Przychodzi lider zespołu The Wreckers, Andrzej Trzaskowski. Obok Komedy, dwóch największych jazzmenów wtedy, w tamtych czasach w Polsce. I zresztą wielcy do dzisiaj zasłużeni jazzmeni. Podchodzi Andrzej do nas, mówi: słuchajcie, Wojtek Karolak, który grał na saksofonie, i Alek musiał trębać, mówi: odeszli od zespołu. Chcielibyście grać w moim zespole? Patrzymy na siebie. Zbyszek mówi, miał takie powiedzenie, mówi: jo. Ja mówię: okej. To jutro spotykamy się w ambasadzie amerykańskiej, jedziemy do Stanów. No to była, ja nie miałem paszportu, w życiu nie byłem w Bułgarii, nigdzie. Pierwszy wyjazd za granicę, pierwszy lot samolotem, wszystko pierwsze. Jeszcze do tego zachorowałem na grypę przed samym wyjazdem i była walka o to, żebym wyjechał. W każdym razie reszta tej opowieści to jest bajka. Lotnisko, samolot do Paryża. W Paryżu Monsieur Roman Polański, Barbara Kwiatkowska, Wielki Świat, te wszystkie rzeczy, które człowiek widział jako pod Hybrydami, zajeżdżały auta czy skutery filmowców, już tak było. To wszystko osiągalne, wszystko na żywo widzę wszędzie. Taksówką z lotniska Le Bourget na Orly i z Orly TWA do Nowego Jorku. Wszystko bajka. Ja to się szczypałem, tak. Czy to prawda, czy to nieprawda. Oczywiście ze Zbyszkiem byliśmy jeszcze taki enfantery był tego wszystkiego. Krótkie spodenki, bo to lato było. Byliśmy tam 2 miesiące. Tak dokładnie to tak. Krótkie spodenki, sandałki oraz bardzo często Johnny Walker z kieszeni wystawał. Radość niesamowita, było co celebrować. Przywitano nas limuzynami, były skanowe, limuzyny otwarte, Lincolny, czarny driver i wjazd do Nowego Jorku i to wszystko, to w ogóle niewiarygodne, to naprawdę nie do uwierzenia. Pamiętam, że benzyna kosztowała wtedy galon 5,14 centa, a dobry hotel kosztował 2,5 dolara na dzień. Takie były czasy, z tego co pamiętam. I dalej, idąc za tym, ja nie mówiłem słowa po angielsku. Pierwsze słowa, jakie się nauczyłem, to please one Frankfurter. Byłem głodny, to podchodziłem, mówiłem please one Frankfurter. Dalej, spędziliśmy tam 2 miesiące, wybierając miejsca, gdzie chcemy być w Stanach, żeby posłuchać jazzu. Mieliśmy stypendium w wysokości 25 dolarów dziennie. Long play kosztował dolara. Ja przywiozłem 500 płyt z tamtego wyjazdu. Ale wydarzeń w czasie wyjazdu było bardzo dużo.
Ale wrócę do Milesa teraz. Pierwsze spotkanie z Milesem w moim życiu, a były 4. Odbyło się w San Francisco w Black Hawk. Kiedy dowiedzieliśmy, że Miles Davis Sextet, był wtedy słynny kwintet, ale w Black Hawku w San Francisco grał jeszcze na puzonie Curtis Fuller. Czyli George Coleman, Curtis Fuller, Wyndham Curley, Paul Chambers, Jimmy Cobb. Na owe czasy najlepsi muzycy jazzowi, jakich można było słuchać. Więc jesteśmy w klubie dzień w dzień, przez cały tydzień. Pierwszego wieczoru od razu dostaliśmy informację, bo Willis Canover przyleciał i słynny krytyk jazzowy Ralph Gleason. Powiedziano nam, nie podchodźcie do Milesa i nie mówcie, bo ma okres, że on z nikim nie rozmawia, a szczególnie z białymi. Ale tym bardziej chciałem do niego podejść, więc obserwowałem go w takim pięknym garniturze z alpaki. Nie wiem, czy wiecie, co to jest alpaka. Był taki niebieski ze złotą nitką, tak obłyszczony, elegancki, przystojny dżentelmen. Granie było niesamowicie. Jeszcze pamiętam to, że Wyndham Curley miał szklankę z mlekiem na pianie. Inni muzycy nie mieli mleka w okolicy. No i w końcu którejś przerwie się odważyłem i wyszedłem za Milesem na ulicę. Miles sobie usiadł na chodniku, tak? Tu była budka telefoniczna obok niego. Z drugiej strony budki telefonicznej i spojrzałem na niego, patrzałem. W pewnym momencie się odwrócił na mnie, nic nie powiedziałem, zresztą nie mogłem, bo nie miałem jak, nie wiedziałem co. I tylko spojrzeliśmy na siebie i to było pierwsze spotkanie z Milesem. Pobyt był fenomenalny. Ja chciałem zostać. Dostaliśmy stypendium ze Zbyszkiem Namysłowskim, ale to Berkeley School, ale wszyscy gonili, żeby do Polski. Mieliśmy jechać do Lugano, mieliśmy festiwale jazzowe, mieliśmy pasmo tak zwanych sukcesów, a ja bym został, ale się bałem sam zostać. Okej. Okay. Następne spotkanie z Milesem. Jest rok 71. Gram na festiwalu z moim zespołem już Constellation. Na festiwalu w Montreux, gdzie jest konkurs 16 krajów radiofonii europejskich. Na po prostu konkurs z nagrodami. Polskie radio nie wydelegowało żadnego polskiego zespołu, w związku z tym musiałem zapłacić sam i poprosić tylko o delegację radia, żeby radio wydelegowało nas, więc to oficjalnie było radio, nieoficjalnie rzeczywiście to był wyjazd prywatny, tak jak na owe czasy komuny załatwiało się różne rzeczy prosto. I na tymże festiwalu dostałem nagrodę jako Grand Prix dla najlepszego solisty i to przysłowiowe i prawdziwe Berkeley School of Music, stypendium do Berkeley School of Music. Także już wiedziałem, że marzenia życia się spełniły, że będę w Nowym Jorku, że będę tam. Następna rzecz, oczywiście Miles był też, więc ja, mając już taki wielki sukces, już trochę doświadczenia, odważyłem się podejść do Milesa. Miles tak stał za kulisami i ja tak podchodzę i mówię, I love you. Miles tak się patrzy. Yeah. To była cała rozmowa. Tej rozmowy nie zapomnę, bo ja to przeżyłem bardzo i bardzo obserwowałem Milesa. Mogę jeszcze anegdotę powiedzieć z Montreux, że i zawitego tego Palace de Sport, gdzie był festiwal, był najlepszy hotel w Montreux. Też Palace de Montreux. Vis-a-vis. I Miles, patrzałem jak wychodził, dawał klucze od auta doormanowi, czyli obsłudze w Liberii, czekał. Za chwilę wyjeżdżał sportowy Maserati z otwartym dachem. Miles wsiadał, zapalał, dał tam jakieś dolary.
dolmenowi, po czym przejeżdżał na drugą stronę ulicy do następnego dolmena i oddawał klucze i auto. To było 30-40 metrów przejeżdżał tym Maseratim, żeby pojechać na koncert. Nie, takich sytuacji widziałem więcej, ale bardzo mi się to, bardzo z jednej strony dziwiło, z drugiej strony gdzieś imponowało, no gdzieś najwyższa gdzieś, nie powiem klasa, ale no, na wysokich lotach leciał. Przejedziemy dalej. O Montreux z zespołem. Nie pojechałem na stypendium od razu, ponieważ ten zespół, który ze mną grał, a grał ze mną Wojtek Karolak, Paweł Jarzębski, Czesław Bartkowski, Urszula Dudziak, wszyscy pracowaliśmy na ten sukces, w związku z tym trzeba było zdyskontować. Potem posypały się kontrakty, także 2 lata graliśmy w Europie prawie codziennie, nosząc te instrumenty, organy po piwnicach, targając wszystko, gdzie się da. Do dzisiaj ból czuję w rękach, ale granie było fantastyczne i fantastyczny czas. No, w końcu przyszedł czas 11 września 1973 roku. Z Urszulą pojechaliśmy do Nowego Jorku. Pamiętam, wylądowaliśmy w Nowym Jorku 11 września. JFK, lotnisko Kennedy'ego, taksówka na Manhattan i kierowca Jugosławianin. Mówi, na długo? Mówię, tak, mówię, parę miesięcy. Mówię, tak, spróbować tego. Chociaż czułem, że muszę zostać, to w ogóle nie ma cudów, ale tak się mówi, coś ja sekuruję przed samym sobą gdzieś, na wszelki wypadek. Mówi, no uważajcie, bo jak będziecie tutaj rok, to stąd się już nie wyjeżdża. Nie ma takiej siły, żeby jak ktoś mieszkał rok w Nowym Jorku, żeby się wydostał stamtąd. No i to się zresztą spełniło i okazało prawdą. Po latach, po pierwszej płycie, Kolumbia i tak dalej, i tak dalej. To był rok 86, kiedy z ówczesną żoną Lilianą Komorowską wyjechaliśmy do Kalifornii, ponieważ aktorką była. Mieszkaliśmy w Westwood i chcieliśmy się zająć trochę jej karierą i jej potencjalnymi sprawami filmowymi. Co się przydarzyło? Że po paru tygodniach zacząłem dzwonić w moich sprawach i szukałem producenta Tommy Lipuma, który właśnie działał w Kalifornii w Warner Brothers, którego znałem z przedtem. Dzwonię do biura. Sekretarka mówi, Michael, bardzo dobrze, że dzwonisz. Co się dzieje, Boże? Człowiek z reguły pyta o kogoś. Mówi, Tommy cię szuka. A ja mówię, a ja jego. Mówię, to, mówi, tak, ale Tommy się przeniósł, już jest w Nowym Jorku. Dzwoń do niego, masz tu telefon. Dzwonię, a on mówi, słuchaj, Miles po 5-letniej przerwie nagrywa nową płytę. Markus, czyli mój basista sprzed pół roku graliśmy, przedtem graliśmy koncert Bottom Line. Jest producentem. I Miles chce, żebyś grał na płycie. Ja mówię, jak to się stało? On mówił, słyszał cię w Tonight Show. To był największy show, taki talk show w Stanach. Z orkiestrą Doc Severinsona grałem Take Good Care of My Heart na Talking Violin. I jemu się spodobało. Mówi, jak to się stało? A on mówi, Miles się słyszał i powiedział, mówi, get me this Polish fucking fiddler, he's got a sound. Cóż, przyszło się pakować, przeznaczenie, spakowaliśmy się i do Nowego Jorku z powrotem. Clinton Recording Studio. Najlepsze studio na Manhattanie wtedy. Sesja bez Milesa. Mam 3 utwory do nagrania. W studio Marcus Miller, Lenny White, Bernard Wright. Dokładnie moja sekcja rytmiczna z mojego zespołu. Przez 7 lat graliśmy razem. Także czułem się jak w domu. W godzinę nagrałem 3 utwory. Jeszcze tylko się upewniłem Markusa,
co Miles chciał. Markus mi go pokazał tak, że Miles nogami tu tak pokazywał, że chodziło o elektronikę. Więc wiedziałem, o co chodzi, o to brzmienie, które słyszał. Nagranie było bez bólu. Szybko, od razu, jedne take'i Markus powiedział. Cool, cool, thank you. Zaproszony zostałem przez Tommy Lipuma, przyjdź jutro, Miles będzie. No i przyszedłem, wchodzę do studia, sesja zamknięta, Miles w środku za szybą już w studiu, a ja w reżyserce wszedłem, to Miles się tak pokazał, tak jakby się pytał, kto to jest, to pokazali mu, że to skrzypek. A to Miles odłożył trąbkę, otworzył drzwi, wszedł do studia, mówi, how did you play? I think the way you want it. Yeah. I podszedł. Taki. Zaczął mnie masować z tyłu. Wtedy się rzeczywiście pobecałem. Wtedy zrozumiałem, że nagrałem płytę z Milesem. I tego uczucia nie zapomnę. Mam w tej chwili nawet dreszcze, jestem wzruszony, bo naprawdę to było wielkie przeżycie. Mówi, powiedział, wziął mnie do fortepianu, pokazywał mi jakieś akordy. Coś, już ja byłem w innym świecie. I oczywiście byłem w zaczarowanym świecie Milesa, tylko że oczarowany. Tym w ogóle coś się stało. Ja w ogóle nigdy nie miałem ani w planach, ani nie myślałem. Gdzieś w domniemaniu to cały czas grałem z Milesem, bo brał mi wszystkie sekcje rytmiczne pod rząd. Zawsze ja brałem młodych ludzi, a oni potem odchodzili do Milesa. Niektórzy do Weatherport. No, podobna muzyka. Mówi, przyjdź jutro na koncert. Były trzy koncerty w Beacon Theatre na Broadway 74 ulicy. Więc przechodzę na koncert i oczywiście z chłopakami sobie siedzę za kulisami. Chłopaków było bardzo dużo, bo Miles był niesamowicie odważny, właśnie bezczelny powiedziałbym. Skurwiel straszny. Czterech gitarzystów miał i przy 3,5 tysiąca osób musiałem słuchać, jak on próbuje gitarzystę, który pojedzie na trasę z nim, a trasa jest jutro już, po ostatnim koncercie. Do tego siedzę z chłopakami, sobie gaworzymy. Miles wchodzi, where's your violin? Gdzie masz skrzypce? Ja mówię, w domu. Go and get it. Jedź przywieź, no. Co robię? Taksówka, skrzypce, kabelek. Jestem. Podchodzi do mnie jego tour manager, mówi, daj tutaj ten kabel, wetknęli mnie tam, to wiem, że będę grał. Pod koniec koncertu dostaję sygnał, mam wejść. Wchodzę, czterech gitarzystów zagrało sola, wszyscy, długi koncert jak cholera, ale wspaniały, no, jak on to robił, to ja on powodował po prostu granie, samą nastawieniem i obecnością. A propos, to Miles ma słynne powiedzenie, które mi się teraz przypomniało, że 20% to jest muzyka, a 80% to jest nastawienie. Czyli 20% is the music and 80% is attitude. To może być bardzo ważne dla wszystkich. Tylko żeby nie być bufonem z kolei. No, trzeba uważać, trzeba mieć, za tym musi coś stać. U Milesa rzeczywiście było, no, geniusz po prostu. No i tak się stało. Na drugi dzień pojechaliśmy do Filadelfii i tam Miles zerwał trasę. Miał personalne jakieś kłopoty, perturbacje z swoją panią. To była Cicely Tyson, aktorka. No i Miles dosyć często potrafił zerwać coś albo odmówić w ostatniej chwili, albo odwrotnie. Jeszcze a propos o tego, to mogę opowiedzieć szybko taką historię. Jest koncert w Carnegie Hall, Miles Davis. Oczywiście tłum ludzi, 2,5 tysiąca osób. Czekamy na sali. Organizatorami są znajomi, także ja z nimi nawet rozmawiałem tak przed, po, w trakcie. Milesa nie ma. Zespół jest, wszyscy czekamy, ludzie czekają. W końcu zrobiło się bardzo duszno. Organizatorzy postanowili wykupić czas, przedłużenia to droga, sala jak cholera, dłużej i poczekać. 2,5 tysiąca osób wyszło na ulicę 57 i 7 Avenue.
ruch zaburzony, zablokowany. Wszyscy czekają i wszyscy rozglądają się, ktoś krzyknął, Miles jedzie. Okazało się, że to nie ta limuzyna. Po jakichś 45 minutach Miles podjeżdża limuzyna, Miles z tyłu ucisłem. Przed jest ogłoszenie organizatorów, że Miles jest. Ludzie z powrotem jak brówki, jak pszczoły do ula. Normalnie, na salę. Był tak genialny koncert, że to jest koniec. Widać było, że coś się dzieje. Było tyle energii. Była energia, geniusz. Było gdzieś tyłem do ludzi, grał, był zły, ale gdzieś to wszystko było słychać. Była taka muzyka, że to jest koniec. W każdym razie wszyscy wyszliśmy zachwyceni. Wyszliśmy oczywiście, było godzinę dłużej, koncert był bardzo długi, późno i tak dalej. Był sensacyjny. To taka jedna z wielu historii, które mogę opowiadać o Majsie. Wszystkie te przeżycia, właściwie sumując gdzieś i całe moje życie, i marzenia, i ten żywy i wirtualny kontakt z Majsem. Wszystkie płyty Majsa znam, a kiedy znałem na pamięć wszystkie solówki wszystkich, także to absolutnie najbardziej słuchany artysta przeze mnie w historii mojego życia. I najpiękniejsza muzyka, jaką mogę sobie wyobrazić. Zainspirowany tym całą historią i mając tak fenomenalnych muzyków, którzy potem grali do dzisiaj, są kojarzeni z Milesem, a grałem płytę Miles of Blue. I to jest gdzieś podsumowanie z całego doświadczenia mojego życia z muzykami i z muzyką Milesa lub inspirowaną Milesem. Nawet kompozycje, sposób prowadzenia zespołu, jaki mam, jest gdzieś wzorowany na Milesie. Odruchowo nawet, nie planowo, tylko po prostu. Po prostu tak uważam się, organizuje muzykę i zespół. Mamy właściwie wszyscy muzycy, którzy są na Miles of Blue, grali z Miles Davisem. Bez wyjątku, wcześniej czy później. Także to jest prawdziwa płyta dla Milesa. Kiedy Miles zmarł, to było 10 lat przedtem, i wszyscy w Stanach zaczęli nagrywać płyty, tribut do Milesa. Ja miałem też przygotowane coś, ale nie zrobiłem tego. Przeczekałem. Nie chciałem być po prostu myśliwym sukcesu. Miles of Blue to jest płyta, która przetrwa. Mam parę takich płyt. Ta płyta Fusion 3. Smiles Ahead, I Jazz Love You, Jazz Legends. Te płyty i jeszcze parę na pewno zostaną na zawsze i będą zawsze aktualne.